Życzymy spokojnych wieczorów filmowych. Ty wybierasz tytuł, my gwarantujemy stabilny internet. Pomorska posłanka Magdalena Sroka została patronką drugiej edycji młodzieżowego konkursu obywatelskiego, w którym można wygrać wyjazd do Sejmu. Polityczka Polskiego Stronnictwa Ludowego w poniedziałek spotkała się z młodzieżą, która planuje wziąć udział w konkursie. Pomorski Ruch Obywatelski Proobywatel po raz drugi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami do udziału w młodzieżowym konkursie obywatelskim. W poniedziałek w Fabryce Sztuk odbyło się spotkanie informacyjne z patronką konkursu, czyli posłanką Magdaleną Sroką, reprezentującą PSL. Drugim patronem inicjatywy jest poseł Marek Biernacki. Mam zamiar zabrać cały autokar młodzieży po to, żeby zobaczyła na własne oczy, jak wygląda Sejm i praca w Sejmie. Widzimy, że ona się zmieniła, że ten Sejm stał się bardziej otwarty i przyjazny, mam takie poczucie. Zaczęło się od demontażu barierek przed Sejmem decyzją pana marszałka Szymona Hołowni, ale oczywiście chodzi przede wszystkim o to, żeby młodzież uświadamiać, jak wygląda proces legislacyjny, jak wygląda proces tworzenia prawa. Od czego się zaczyna, tak żeby mieli tą świadomość, ale także te przyszłe pokolenia polityków już od tych najmłodszych lat wdrażali się w to, co ważne dla nas wszystkich, bo wiemy, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli po prostu świadome społeczeństwo obywatelskie. Radny powiatowy Tomasz Kajzer, czyli szef Pomorskiego Ruchu Obywatelskiego Proobywatel, przypomina o zasadach konkursu. Test wiedzy konkursowej odbędzie się 28 lutego w Tczewie. W tym roku oprócz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tczewskiego zaprosiliśmy także młodzież z terenów powiatu kwidzyńskiego i malborskiego. Celem młodzieżowego konkursu obywatelskiego jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie obywatelskie, społeczne, polityczne, także rozszerzanie wiedzy z zakresu tak zwanej wiedzy obywatelskiej, wiedzy o społeczeństwie. Dla uczniów, którzy nie lubią pisać testów, mamy przygotowaną także drugiego rodzaju jakby konkurencję, polegającą na tym, że można nagrać filmik konkursowy i umieścić go na TikToku bądź na Facebooku z hashtagiem #proobywatel24. Filmiki powinny dotyczyć problematyki społecznej, tak zwanej lokalnej, regionalnej bądź ogólnokrajowej. Powiedzmy, tutaj zachęcamy młodzież do przedstawiania swoich pomysłów na rozwiązanie swoich jakby problemów. Tak, dla przykładu takim pomysłem rozwiązania ogólnokrajowego problemu, szczególnie małych miejscowości, może być wniesienie inicjatywy na przykład ustawodawczej przynoszącej ulgę na bezpłatne przejazdy dla młodzieży, na przykład dla miejscowości powiedzmy poniżej 5000 mieszkańców. To taki przykład jednej z inicjatyw, którą można by spróbować nagrać i przeprowadzić w ramach właśnie naszego konkursu. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Sejmu, który odbędzie się 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Łącznie mamy 46 miejsc dla uczestników konkursu, plus dla ich oczywiście opiekunów, nauczycieli. Tutaj 36 miejsc jest przewidzianych dla uczestników testu wiedzy, a reszta, czyli 6 miejsc dla laureatów, których filmiki wideo zdobędą największą ocenę jury.